Jest 1 grudnia, mamy spokojny piątkowy wieczór, i właśnie doszła do mnie informacja, że Sentino wydał swoją książkę w końcu, więc pora ją zamówić. Najwyraźniej mamy trzy wersje: twarda okładka ze zdjęciami za 100, mystery box z książką za 450 zł, i miękka okładka bez zdjęć. I chyba na tą się skuszę. Czas wysyłki 45 dni, oj. Mam nadzieję, że to będzie genialna lektura. Jak widać, transakcja zakończona pomyślnie. No, także za najwięcej 45 dni zobaczymy. Udało się. Jak przed chwilą widzieliście, zamówiłem ją jakieś 1 grudnia. Dzisiaj jest, dzisiaj jest 13 lutego, ale zróbmy sobie pierwszy na tym kanale unboxing. Dobra. O, już, już się ukazała, nie zostałem oszukany. Tatuażyk. Co to jest, udarta tutaj? Dobra, odfoliowałem ją. Tak się prezentuje w pełnej krasie I tutaj serio, tutaj serio jest. Wydarty, wdarty narożnik, wywiad rzeka, Sebastian Enrique Alvarez-Pałcki Sentino. Sentinel. jest w ogóle mała, a czcionka jest jeszcze większa. No, no widać. No widać, co tu się dzieje, tak? No i przeczytałem. Zajęło mi to zawrotne dwie godziny, bo nie oszukujmy się, może mamy tutaj 230 stron, ale te strony wypełnia maksymalnie 19 linijek, więc objętościowo to bardziej czytanka dla dzieci albo emerytów. Historia jest strasznie chaotycznie opowiedziana i wydaje mi się, że nacisk został tutaj położony nie w te miejsca, w które powinien, bo na pewno dałoby się ułożyć naprawdę ciekawą i składną historię z życia króla Sentino. Wprowadzenie przedstawia trzech bohaterów tej książki, Sebastiana fajnego chłopaka do rany przyłóż, z którym super się gada, Sentino, pewnego siebie rapera z królewskim ego, Alvareza, czyli nieobliczalnego człowieka, który jest gotów na wszystko, kłamie, oszukuje i jest zdolny nawet do przemocy. Po pierwsze i najważniejsze, na samym początku dostajemy informację, że podczas rejestrowania rozmów do tej biografii, Sentino popijał sobie łychę z kolą i po chwili, cytuję, z opowieści robił się niezrozumiały bełkot, gdy trzeźwiał zdania na nowo układały się w całość, więc warto mieć na uwadze, że pewnie część z tych wypowiedzi to stwierdzenia na Sentino, które zbytnio nie mają sensu. To w sumie widać, bo na pytanie Masz swój wyrazisty pogląd na polską rzeczywistość? Sentino odpowiedział niespodziewanie: Uważam, że ludzie z IQ80, którzy rozmawiają w jakiejś słowiańskiej gwarze leśnych Krasnali i są półanalfabetami siedzącymi w jakichś śmierdzących wynajętych mieszkaniach, odpalający się w internecie, nie powinni oceniać i wypowiadać się na temat jakiegoś światowego artysty. To chyba o Polakach jest, ale średnio zrozumiałem, jak to ma się do polskiej rzeczywistości. No i tak sobie myślę, że gdyby tak. Biografia nie była spisanym wywiadem, a napisaną na podstawie wywiadu opowieścią, to uniknęłaby ciągłych powtórzeń i czasem gadania od rzeczy, no i byłaby połowę krótsza, ale coś za coś. Zanim przejdę do opowiadania historii, to informuję, że założyłem Instagrama, ale tylko do ułatwienia kontaktu, jakby komuś było wygodniej, właśnie tam. Raczej nie będę nic wstawiał, w każdym razie link jest w opisie. Początkowo historia jest, jak dla mnie, nawet wciągająca. Nie opowiem całej ze szczegółami, bo pozwolę sobie ją zostawić na osobny film o Zajmiemy się najciekawszymi fragmentami. Sentino jest synem czyliczyka i Polki wywodzącej się z rycerskiego rodu spałk, i dolem jego dzieciństwa był wujek Roberto, który zmarł po przedawkowaniu koka. I alkoholu. W wieku 5 lat młody Sentino został zostawiony z matką w Berlinie przez całą chilijską część rodziny, przez rozwód jego rodziców. Brakowało mu ich latynoskiego podejścia do życia, zabawy, uśmiechu, tego, że dodawali do Coca-Coli czerwone wino, żebyśmy zamknęli mordę i poszli spać. Kiedy poszedł do szkoły, starsi o 5 lat koledzy dręczyli go przez jego odmienność, później to odreagowywał, bijąc wszystkich dookoła. W 1994 roku zmarł jego ukochany dziadek z Warszawy, co dołożyło jeszcze większe. Cegiełkę do jego traumy z dzieciństwa i sprawiło, że Warszawa stała się dla niego smutnym, czarno-białym miejscem. W szkole miał tylko jednego ulubionego nauczyciela, który nazywał się Fabian, i uważał Sebastiana za bardzo utalentowaną jednostkę, która albo się zniszczy, albo osiągnie wielki sukces. W wieku 13 lat przestał chodzić do szkoły, bo nie widział w tym sensu. Mając 14, poznał swoją pierwszą dziewczynę, jej rodzice go polubili, więc zabrali go ze sobą na wakacje na Majorkę. Tutaj tatuaży chwali się, że wtedy pierwszy raz. Raz przespał się z dziewczyną, ale to szczęście nie potrwało zbyt długo, bo poznał ją ze swoim kolegą, który za jego plecami zaczął się z nią spotykać. W wieku 17 lat został aresztowany za dewastację budek telefonicznych, 20 rowerów i napaść na bogu ducha winnych przechodniów. W celi towarzyszył mu obszczany, śmierdzący menel, co wyglądał jak papa Smurf. W 2002 roku pierwszy raz pojechał do USA, gdzie wyjeżdżał wcześniej jego dziadek, żeby za komuny zarobić na chleb dla rodziny. Tam Sentino odkrył prawdziwy amerykański rap i się nim zafascynował. Po powrocie, jak sam twierdzi, był uznawany za człowieka, który jest w stanie przynieść do Niemiec hip-hop ze Stanów. Jakiś czas później wyjechał do Szwajcarii do dziewczyny, ciągle chlał, nie chciało mu się nic robić z rapem, aż w końcu jego luba opuściła go wyjeżdżając do USA i żeniąc się z hokeistą. Karierę rapową zaczął od chodzenia na bitwy freestyle'owe do barów z Open Mike'iem. W 2004 miał dziewczynę o imieniu Julia i tutaj pozwolę sobie zacytować historię Historię z nią związaną. Miałem już 21 lat i byłem z dziewczyną o imieniu Julia, którą cały czas rzucałem, ale ona dawała się też z Bushido i Bushido do mnie z pretensjami, żebym zostawił w spokoju jego laskę i groził mi, ale w końcu się dogadaliśmy i ruch Ją razem, najpierw on, potem ja, i tak na zmianę przez 6-7 godzin łącznie. Po powrocie do Polski, Sento bez przerwy chodził po kasynach, nie widząc innego sposobu, żeby zarobić pieniądze. Jak twierdzi, całkiem dobrze mu to wychodziło. W 2010 poznał Dicho, który przeprowadził się do dzielnicy, w której mieszkał tatuażyk i nauczył go języka polskiego. Potem historia przechodzi na Malika i to wygląda jak szukanie zaczepki, bo pojawiają się pytania typu: masz żal do niego? Zazdrościsz mu? Finalnie Sentino stwierdza, że Malik zawsze będzie jego bratem i że poszedłby za Malikiem w ogień. Potem Sento wyraża swoją miłość do zegarków, twierdzi, że to one nadają mężczyźnie męskości i to jedyna wartość, jaka jest dla niego ważna w życiu. Następnie pojawia się znowu cała tyrada o Maliku, że pokazywał nie swoje pieniądze, że sobie wyjaśnili parę rzeczy, że cała scena łącznie z Malikiem blokowała Sentino. Przechodzimy do początków kariery Sentino w polskim rapie i nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się pytanie, czy miał kontakt z Matą, na co odpowiada, że chciał wiedzieć, kto jest najlepszy z młodych, powiedzieli, że Mata chciał go zaprosić na płytę. Mata powiedział, że Sento jest top i że go słucha. Odpowiedź na to pytanie Sento zamknął stwierdzeniem, że 20 lat temu pracował z ludźmi, którym Sodowa odbiła po pierwszym sukcesie i że takich mat dużo już widział. Wygląda to trochę, jakby tu coś było wycięte, chyba że akurat to jest moment, kiedy Sebastian był na pruty. Potem jest pytanie o Boxdela nie wiem czemu. Pytania o pieniądze za kontrakty, pytanie czy Sentino pił, które pada po prawie 150. W stronach gadki o tym, że Sebastian ciągle pije, wybitne po prostu dziennikarstwo. Później Sento mówi o wydaniu tatuażyka i że to Oda dla słowika, bo chłopaki bardzo się lubią i łączy ich zamiłowanie do Ameryki Południowej. Następnie Alvarez opowiada o tym, jak z Kazem Bałagane robili dużo pościelowych piosenek do robienia komuś ciąż. Potem pojawia się rozdział Koka i Buszele, w którym Sento opowiada historię, jak spróbował koksu i prawie nie na sepsę. Mówi też, że bywał w i rozdział się kończy, bo ma zawrotne dziewięć stron. Zgaduję, że powstał tylko po to, żeby umieścić tam ten obrazek. Następnie jest cały rozdział poświęcony konfliktom tatuażyka. Na pierwszy ogień idzie paluch, z którym Sento spotkał się przypadkiem w żabce, cytując, tak, zobaczyłem palucha raz i wszystko wyjaśniłem w sekundę. Stoję przy kasie w żabce, kończę zakupy i wchodzi jakiś facet, który wygląda jak on i prawdopodobnie był nim. Ludzie trzymają te kiełbasy, modliny w rękach, po jabłku, każdy po jakimś tam aktymelku. i ja stoję przy kasie kupuję swoje rzeczy i mówię: Ty, a pan to nie jest ten słynny taki raper, co tak do mnie szczeka zawsze? On mówi: Nie, odpowiadam, bo pan bardzo podobnie do niego wygląda. Też taki brzydki. W sekundę się wszystko wyjaśniło. Potem znowu cyferki, że ile to Sebastian nie kasował za koncerty. Jeszcze stwierdza, że w Stanach za milion wyświetleń na YouTube jest 10 tysięcy dolarów, czyli 10 dolarów za tysiąc wyświetleń, czyli jakaś absolutnie kosmiczna liczba. Sentino stwierdza też, że Spotify w Polsce powinien kosztować minimum 60. Złoty, bo za mało zarabia. Stronę później mówi też, że polski internet jest dla niego żałosny, i jedyne co ogląda to plastikowe lale, które chętnie by Potem osiem pełnych stron jest poświęconych współpracy z Nitro. Na pytanie, czy rapuje. Sentino odpowiada: nikt nie potrafi tak zarapować jak ja. Potem na pytanie, dlaczego robi live'y na Instagramie odpowiedział, żeby sprawdzić jaki jest odbiór jego płyt, ale dużo ludzi wchodzi, żeby go wyzywać, i on ma obowiązek ich cisnąć. Ale pół książki wcześniej stwierdził uważam, że te wszystkie livey są nienaturalne i te wszystkie formy komunikacji z fanami nie powinny istnieć. I znowu się zastanawiam, w jakim momencie picia był. Chwilę później Sento opowiada historię. the action now. Z Dichem i sprzedał 18-karatową głowę Jezusa z brylantami do lombardu, żeby móc pójść dalej na balet. Stwierdza też, że nie jest jak Kanye West, bo jest racjonalnym człowiekiem i w swojej logice zawsze trzyma się jednego toku myślenia. Potem zostaje zapytany o najsmutniejszą i najśmieszniejszą rzecz, jaką zobaczył w życiu. Najsmutniejszą okazuje się starszy pan w Grecji, który jadł obiad samemu, bo zostawiła go żona i dzieci, a najśmieszniejszym, jak Menel obciągał Menelowi na przystanku we Frankfurcie. Potem jest zadawanych jeszcze Kilka lasowych pytań, i książka kończy się podsumowaniem od autora. I właśnie ten autor, czyli niejaki Truman, jest największym problemem tej książki. To on prowadził tę rozmowę i sądzę, że na tym biografia straciła najbardziej. Pytania nie powinny być zapisane bezpośrednio, książka powinna zostać podzielona na chronologiczne rozdziały, nie powinno się pojawiać skakanie w czasie, może nawet przydałby się wyraźniejszy podział na lata, żeby to wszystko było bardziej klarowne. Zostało to nazwane biografią, a bardziej jest to wywiad z Sentino spisany w papierze. I średnio ułożone. Jest tu dużo prób wzburzenia tanich afer, wspomnienia o ludziach, którzy nawet nie mieli nic wspólnego z Sentino, jak Mata czy Boxdel, o czym sam w sumie mówi. Po co to w ogóle się pojawia? Chciałbym, żebym po przeczytaniu tego usiadł i zaczął się zastanawiać, jak ciekawe i barwne życie miał Sebastian, a zamiast tego myślę o tym, że ktoś mi wsadził łapę do kiermany. Szkoda, że tej rozmowy nie przeprowadził jakiś poważny dziennikarz z fachem, który umiałby zredagować, czasem bardzo chaotyczne opowieści Sentino. W Ładnie ułożoną całość. Zamiast tego dostajemy do morosłego Grafomana, który zadaje tak ambitne pytanie, jak rapujesz, czy piłeś. Zadane po 140 stronach powtarzania, że Sentino i Wódka to bardzo dobrana para. Na stronie 213 pojawia się nagle pytanie o pierwszy tatuaż, czemu ono nie padło w momencie kiedy historia była w tamtych czasach. Nie wiem, choć się domyślam. Mówiąc o tym, jak świat się zmienił, Sentino stwierdza, że za rzeczy, które były kiedyś normalne w dzisiejszych czasach jesteś kancerowany i nie wiem. Czy Alvarez miał na myśli to słowo, ale chyba nie chodziło mu o niszczenie znaczków pocztowych. Widać, że ktoś się naprawdę bardzo przyłożył też do poprawnego zapisania jego słów. Końcówka została dopchana, jak już powiedziałem, losowymi pytaniami o Malika i innych raperów, z którymi Sentino się wcześniej aferował, i tak naprawdę nie ma tutaj żadnego morału. Oczywiście książka początkowo była ciekawa, kiedy Alvarez opowiadał o swoich podróżach w różne miejsca na świecie i początkach kariery, ale tam w ogóle nie ma prób wejścia głębiej, i dalej sądzę, że. To wina autora książki. Na pewno dałoby się ciekawiej przedstawić jego podróże, dodać więcej opowieści z tamtych miejsc i tak dalej. Pojawiło się też kilka ciekawszych fragmentów, których nie udało mi się wsadzić w historię. W jednym miejscu Sentino powiedział, że dzisiaj przecież nie da się żyć z muzyki w Polsce, a 20 stron później twierdzi jednak, że z polskich pieniędzy muzycznych można żyć dobrze, jak się żyje w Polsce. Zapytany, co robi najlepiej, odpowiedział: Jedyna rzecz, którą potrafię, to jest ruch bo tyle razy to robiłem, zapowiedział też koniec polskiej kariery i wydawanie już tylko w języku hiszpańskim, bo to co miał zrobić po polsku to już zrobił, w innym miejscu mówił też, że chce projektować modę, pisać scenariusze, książki, a może nawet książki dla dzieci. Sento powiedział też, że picie z umiarem dla niego to 5 dni w tygodniu. Rozmawiając o burzelach stwierdził, że... Tutka to jeden z najważniejszych zawodów, bo przez to dużo mniej z wyroli chodzi po ulicach. Próbując zamknąć tę książkę w kilku prostych słowach, jest amatorska, chaotyczna, cierpi w treści, szuka afery, kosztuje absurdalne pieniądze. Czekałem na nią dwa miesiące. Jeszcze dostałem uszkodzoną sztukę. Czy polecam ją kupić? Na pewno ktoś zapyta. Odpowiadam: poczekajcie na mój film o Sentino, to się dowiecie o wiele więcej niż tej pseudobiografii. Oby ktoś się kiedyś zabrał za poważną książkę na ten temat. Dziękuję za oby Zapraszam na Twittera i Instagrama. Do następnego.